Teraz Grzegorzu, jak oceniasz swoją współpracę z twoim menadżerem Krzysztofem Zbarskim? To trudno nazwać taką jakąś, nie wiem, współpracą. My jesteśmy na stopie przyjacielskiej, to jest dla mnie bardzo ważne. Wiem, jak ciężko pracował Krzysiek, żeby zdobyć tą walkę. Jestem mu szalenie wdzięczny za to, mimo że miał bardzo ważne, akurat skrało się to z jego terminem, można powiedzieć, bardzo ważnym rodzinnym wydarzeniem. I z pewnością ten pas jest również jego wyczynem. Jestem wdzięczny i mam nadzieję, że to, co sobie założyliśmy, będziemy teraz po kolei realizować. A właśnie zadałem to pytanie, ponieważ wielu komentatorów, znawców bokserskich, trenerów, a także no, tysiące kibiców na tych wszystkich forach internetowych poświęconych pięściarstwu zadają pytanie, dlaczego Grzegorz Proksa nie zmieni swojego menadżera, dlaczego nie chce, nie wiem... Nie chce zmienić, ponieważ ufa tylko Krzyśkowi. Aha, czyli... Nie ufa nikomu innemu, ponieważ no, pracujemy już 6 lat, nigdy się nie zawiodłem na Krzysztofie. Czyli nie podzielasz tego zdania, że z innym menadżerem, nie wiem, szybciej doszedłbyś do jakiegoś tytułu, do jakiejś poważnej... Ale to nie ma dla mnie żadnego znaczenia, bo tak jak mówię, ja dlatego na przykład nie, ciężko mi znaleźć trenera, bo ja potrzebuję poczuć na jakąś taką więź, coś, że ktoś jest naprawdę tak za mną. No, tak samo jest z menadżerką. Wiem, że Krzysiek, nie łączy nas tylko sprawy bokserskie, mamy... jakieś tam pomaga mi w różnych innych rzeczach zasad. Również jestem mu wdzięczny, zawsze jest, służy radą w moim rozwijaniu się, można powiedzieć, takim mini biznesowym, ponieważ no, staram się jakoś nie tylko zajmować boksem, a wieloma innymi rzeczami. Dlatego, tak jak mówię, no, jestem zadowolony z Krzyśka, bo ufamy sobie, on wie, jak ja ciężko pracuję i wiem, tak jak mówię, ile kosztowało go pracy i czasu załatwienie mi tej walki. Co dalej z Grzegorzem Proksą? Jakie plany na 2010? Najbliższe plany to walentynki z moją rodziną, moją piękną żoną, za której bardzo dziękuję za wsparcie, moimi wspaniałymi dziećmi, które zawsze były dla mnie największą inspiracją, jedynymi osobami, które mogą mnie w życiu tak naprawdę, nie wiem, jakby to określić. Taki motor napędowy może. Motor zdecydowanie napędowy. No, wystarczy wzrok mojego syna i ja już nie potrzebuję żadnego wsparcia innego, jak mam w moich dzieciach. Chciałbym jak najszybciej zaboksować. Nie ukrywam, że będę naciskał Krzysia na to, żeby mnie wrzucił w undercard na walkę Alberta Sosnowskiego. Chcę tu jak najszybciej wrócić, chcę jak najszybciej walczyć. Bo widzieliśmy, jak na moment tylko przestaję boksować, jednak czegoś mi brakuje, mimo że miałem sporo rund sparingowych. To jednak no, może też zwalić na to, można zwalić na to, że rywal był naprawdę niesamowicie niewygodny, ale jednak ja potrzebuję być, no, jak to się mówi, busy cały czas. Muszę być w ruchu, potrzebuję wyzwań, potrzebuję pracy, a jestem pracoholikiem, także tak jak mówię, muszę być w ruchu, muszę być zajęty. A kiedy zobaczymy Cię w Polsce? Czy jest taka szansa w ogóle? Świetne pytanie. Szanse są zawsze, jestem bardzo otwarty, bardzo bym chciał. Mam rzeszę tak wspaniałych kibiców, jak chyba, nie wiem, czy może sobie ktoś wymarzyć lepszych. Mam ludzi, którzy podróżują za mną po Anglii, po całej Europie, nawet po świecie, bo w Las Vegas też miałem wsparcie w swojej rodzinie. Chciałbym dla nich nawet zaboksować bez gaży, tylko żeby się pokazać, podziękować im za to, jak wspaniałe są dla mnie wsparciem i to, że wierzą od lat we mnie. Nawet jak nie zostałem zdjęty z anteny, znaczy nigdy w sumie nie zostałem, tylko tej dużej, mówię o zerwaniu, zakończeniu współpracy z TVN-em, to cały czas wierzyli, że ja jestem właśnie the man. I chcę ich tylko utwierdzić w tym zdaniu, że nigdy się nie mylili. No i pytanie takie już na zakończenie. Jak uczcisz dzisiejsze zwycięstwo? Jak uczcę dzisiejsze zwycięstwo? Na pewno spokojnie, w domowym gronie. Nie będzie jakiegoś wielkiego świętowania, chociaż jutro mam imieniny, to czekam na to, aż wyzdrowieją dzieci, bo troszeczkę sobie jakieś tam kłopoty chorobowe. I na pewno gdzieś sobie razem pojedziemy w zaciszne miejsce, tylko i wyłącznie z nim. No i ostatnie już pytanie. Jak oceniasz szanse Polaków medalowe na igrzyskach w Vancouver, które się właśnie zaczęły dzisiaj? To jest dobre pytanie. Czyli chodzi mi tam o Małysza. Całkowicie out, jeśli chodzi o życie
poza mną i pracą teraz tak naprawdę, nie tylko bokserską, ale również zbiegły się takie dwa ważne terminy dla mnie, że tam wygrałem jakieś przetargi i cały czas byłem w pracy, można powiedzieć, przed walką, co się nie powinno zdarzyć, ale musiałem tego dopilnować. Trzymam kciuki za nich z pewnością, chociaż oni są wielkimi sportowcami, zarówno Justyna Kowalczyk, jak i Adam Małysz, chociaż też ten młody zawodnik skoczek, chyba Stefan Hula. Tak mi się wydaje. No świetnie rokują. No i ja zawsze się bardzo cieszę, jak jakikolwiek polski sportowiec przynosi, zwycięża, bo to jest dobrze dla całego polskiego sportu. A jeśli jest to jeszcze pięściarz, to w ogóle jestem niebowzięty. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę i jeszcze raz gratuluję z całego serca i dziękuję za wywiad. Bardzo dziękuję za wywiad. Chciałem pozdrowić wszystkich kibiców Boxer Rock, wszystkich moich kibiców. Dziękuję, że byliście ze mną i że w tak wspaniały sposób potraficie dopingować, zrobić wszystko z mojej strony, żeby zawsze, żeby nigdy Was nie zawieść. Dziękuję uprzejmie.